Rudyard Kipling powiedział kiedyś: jeżeli potrafisz położyć na jednej szali wszystkie sukcesy, jeśli potrafisz zaryzykować i przegrać, pamiętacie resztę. Tamta kobieta ma 50 milionów dolarów i nie może usiedzieć z radości, że wygrała 30 szylingów. Ten posępny młodzieniec obok niej nie ma absolutnie nic i właśnie przegrał równowartość swoich 4 pensji. Luna, jak ci idzie? Postaw wszystko na 34. Marna ze mnie hazardzistka, za to świetna aktorka. Dziękuję. To jest Tex Goldman, mój agent. Miło mi. Mnie również, panie Simon Templer. Święty. W roli głównej Roger Moore. Blef. £2004. Miał pan dobry dzień. Nie najgorszy. Gotówka czy czek? Gotówka. Jesienią byłem w Las Vegas. Zbyt hałaśliwe miasto jak na mój gust. Tu mi się podoba. Jest kameralnie. I tak wyciągnę od pana forsę. £2004. Przepraszam. O co chodzi? Właśnie wypłaciłem 2000. Potrzebuję gotówki. Przyniosę. Udało się? Właśnie otwiera sejf. Jeszcze 20 sekund. Ani słowa. Odsuń się. Twarzą do ściany. Dzięki za współpracę. To wszystko. Prędzej. Zachowuj się normalnie i nie biegnij. Chwileczkę. Gdzie Carrigan?
Ruszaj. A co z nim? Jedź. Teraz w lewo i stajemy. Corrigan, gdzie jesteś? Teraz cię to obchodzi? Zostawiliście mnie. Miałem czekać, aż skończysz się bawić z tym portierem? Gdzie jesteś? Śledził cię? Zgubiłeś go? Wracaj do domu. Nie przychodź tu. Przyjadę, jak tylko będę mógł. Wszystko dobrze? Nic mu nie jest. Dał się śledzić przez pół Londynu, idiota. To nie jego wina. Popełnił błąd. Boi się. A strach szkodzi. Weź. Tylko niech cię nie kusi. Co to znaczy? Zanieś forsę. Wrócę za pół godziny. Charlie nie żyje. Przykro. Czy możemy już iść? Jeszcze nie. Zabrali 23 560 funtów. Nie może ich pan opisać? Jak mówiłem, mieli maski. Jeden z nich był szczupły, drugi dosyć tęgi. Ich wiek, akcent... To stało się bardzo szybko, ledwie się odzywali. Przykro mi, że nie mogę pomóc. Simon chyba może. Słucham? Simon będzie mógł ich opisać. Simon Templer. Znam go. Był tu dzisiaj? Usłyszeliśmy strzał. Pan Lorry wyszedł z gabinetu i przewrócił się. Simon wybiegł za nimi. Doprawdy? Gdzie teraz jest? Thank you.
To ty, Ted? Nie cieszysz się? Kim jesteś? Czego chcesz? Ciekawe pytanie. Lubię doborowe towarzystwa. Co z tego? Chcę poznać twoich przyjaciół. Nazywasz się Corrigan? Nie wiem, o czym mówisz. O kradzieży i morderstwie. Nic nie powiem. Szkoda. Rozwiązać ci język? Boisz się? Nie. Tak myślałem. Portiera z kasyna też się nie bałeś. Wpakowałeś mu dwie kulki bez zmrużenia oka. To kłamstwo, nie ja pierwszy strzeliłem. Od razu lepiej. Twój pistolet. Wystrzeliłeś tylko raz. Kto posłał mu drugą kulkę? To proste, podaj mi nazwisko, wagę, wiek, adres. Nie wiem, odłóż broń, to wszystko ci powiem. Jak się czujesz? Dobrze. Weź coś na sen. O 8:30 musisz być na planie. Nie martw się. To właśnie w tobie lubię. Proszę stanąć tutaj. Na pewno nie chcesz, żebym wszedł? Chcę się położyć. Nie podziękuję ci za wspaniały wieczór. Dobranoc. Ile? 23 560. Plus 2000, które wygrałeś. Mam je. Wiem. Co z Corriganem? Nic, sprawa załatwiona. A co z Templerem? Śledził Corrigana. Nim też trzeba się zająć. Przypadkiem byłeś w kasynie, śledziłeś go i przypadkiem byłeś przy nim, kiedy zginął? Gdybym miał coś do ukrycia, nie zadzwoniłbym po ciebie. Nie znałeś go? Nie. Podoba ci się ten krawat? Podkreśla moje oczy. To nie pierwsza robota. 3 banki w 1 miesiąc i wypłata w Dagenham. To jedna szajka? Tak. Gangi jak w Chicago. Znalazłeś coś w aktach? Nic. Ile udało im się zebrać? Około 200 000. Kupa forsy. Myślę, że szykują ostatni skok. Chcesz znać szczegóły? Mam pomysł. Jaki? Zaparzę kawy. To Portsmouth Road. Tu są tory i przejazd. Pociąg o 7:25 z Londynu przejeżdża tędy w 1:26. Po tym czasie już was tam nie będzie. Da się zrobić za 250 000. To jak okraść skarbonkę. Chcę mieć pewność. Czym się gryziesz? Templerem. Ile Corrigan mu powiedział? Niewiele słyszałem zza okna. Nie możemy ryzykować. Chcesz odpuścić taką forsę? Co ci po niej w więzieniu? Sprzątnijcie Templera. Jeszcze dzisiaj. W przeciwnym razie odwołuję skok. Masz jakiś pomysł? Inaczej nie byłbym szefem. Naprzeciwko jego domu jest pokój do wynajęcia. Z widokiem na drzwi wejściowe.
Chcesz tu siedzieć cały dzień? Planowałem skok na jubilera. Zabierz mnie do studia filmowego. Kogo chcesz zagrać? Pomówię z panną O'Grady. W twoim wieku? Nie drażnij mnie. Dopij kawę. Cicha okolica i przemili ludzie. Biorę. Czynsz wynosi 6 gwinei za tydzień. Jak się pan nazywa? Jones. Proszę. Płacę za tydzień z góry. Przyniosę kwit i resztę. Nie trzeba, chcę się położyć. Całą noc jechałem. Napije się pan kawy albo herbaty? Nie, dziękuję. Zdejmę wywieszkę z okna. Pani Donaldson znalazła lokatora. Co ty pleciesz? W razie czego służę pomocą. Dziękuję. Następnym razem, Temper. Mężczyzna, który wczoraj wygrał, miał na stole mnóstwo żetonów. To przez niego pan Lorry musiał otworzyć sejf. Nie zwróciłam uwagi. A ty? Patrzyłem tylko na nią. Dziękuję. Odwieziesz mnie? Oczywiście. Zjemy dziś razem? Chętnie. Będę o 8:00. Mówiłem, że chcę odpocząć. Przyniosłam kwit i ręcznik. Dziękuję. Proszę już iść. Przepraszam. Mówi Simon. Dobrze, a ty? Mam do ciebie prośbę. Jesteś cudowna. Chcę, żebyś to ty przyjechała do mnie o 8:00. Tak. Po drodze będziesz mijać sklep z antykami przy Old Brompton Road.
dobra robota. Co to wszystko znaczy? Wejdź. Zapłaciłam 20 funtów i 10 szylingów. Oddam ci. Nie podchodź do okna. Zaraz ci wyjaśnię. Ciemno tu. Tak jest przytulniej. Ktoś chce mnie zabić. To nie pierwszy raz. Wielu już próbowało. Poczciwy Juliusz. Czas na największą rolę twojego życia. Światła, muzyka. Nalej martini i postaw kieliszek na książkach. Nie. Dlaczego? Bo w każdej chwili ten ktoś może strzelić. Nie podoba mi się ta rola. Nic ci nie grozi. To zawodowy morderca. Nigdy nie chybia. Masz moją gwarancję. Co mi po niej, jeśli zginę? Grzeczna dziewczynka. Przyślij kamelię na mój pogrzeb. Pasują do mnie. Nie rozlej, może ci się przydać. Wróć tu i usiądź. Zniszczył ładną rzeźbę. Nie podchodź do okna. Mówiłem, że drink się przyda. Darujmy sobie kolację. Muszę cię tu zostawić. Ocaliłam ci życie. Wrócę za godzinę. Dokąd jedziesz? Nowy lokator pani Donaldson właśnie się wyprowadza. Chcę wiedzieć, dokąd. Thank you.
Na pewno nie żyje? Dostał w głowę, spadł z krzesła. Una z nim była? Tak, chyba że ma siostrę bliźniaczkę. Dlaczego do mnie nie dzwoni? W Londynie ma tylko mnie. Daj jej trochę czasu. Templer na pewno nie żyje. Obyś miał rację. Mam. Omówmy jutrzejszy plan. Trzymamy się wcześniejszych ustaleń. Jeśli Una nie zadzwoni, odwołujemy akcję. Zadzwoni. Mów. Wóz pocztowy wyjeżdża z Danchester o 10:30. Będzie musiał przejechać przez tory. Tutaj zrobimy objazd. Pamiętajcie, że pociąg przejeżdża przez przejazd w minutę i 26 sekund. Musicie wyrobić się co do sekundy. Wszystko gotowe? Ciężarówkę zaparkujemy przed 9:00. Przymierzałeś policyjny mundur? Aż bałem się patrzeć w lustro. Co z motocyklem? Wygląda jak policyjny. Możesz go odebrać jutro o 7:00. Kiedy wóz pocztowy dojedzie do Polany, interesuje się filmem. Ma firmę w St. Louis. To bez sensu. Sam słyszałem. Co teraz? Pomożesz mi? Oczywiście. Zadzwoń i przekonaj go, że nie żyje. Nic nie zrobimy, jeśli Una nie zadzwoni. Tex, stało się coś strasznego. Ktoś zabił Simona Templera. Stałam tuż obok. To straszne. Gdzie jesteś? Przyjechać po ciebie? Nie, muszę jechać na policję. Chciałam z kimś porozmawiać. Tak. Zobaczymy się jutro. Brawo. Co dalej? Zadzwonię na policję i dam im cynk o planie Goldmana. Teraz możemy się napić? Nalej. Jest jedna zmiana. Sprawdziłem dziś tę drogę i znalazłem polanę bliżej przejazdu. Tak będzie szybciej i lepiej. Coś jeszcze? Wypijmy za naszą akcję. Za martwego Templera i ćwierć miliona funtów.
Denerwujesz się? Trochę. Wstąpiłeś do policji dla przygody. Właśnie, nie po to, żeby zginąć. Wyrób, co każą. Zaatakują, gdy ujedziemy milę. Nasi chłopcy będą już czekać. Zgodnie z planem. Widziałem glinę. Zrobimy to tutaj. Policja, jesteście aresztowani. Lepiej oddaj broń. Zaraz będzie po was. Cofnąć się. Trzydzieści sekund. To wszystko. Do wozu. Kto wam powiedział? Krasnoludek. Co się stało? Nie wiem, ale Goldman będzie musiał się wytłumaczyć. Jadą za nami? Chyba nie. Czekali na nas. My się narażamy, żeby buchnąć ćwierć miliona, a Tex spokojnie siedzi na tyłku i czeka. Przecież mamy forsę. Chcę ją zobaczyć. Jak to? Zatrzymaj się. Zwariowałeś? Stój! Co chcesz zrobić? Wykroję Goldmanowi serce.
Wszystko poszło nie tak. Ktoś nas wydał. Wszędzie roiło się od glin. Orpring się odezwał? Nikt nie dzwonił. Idioci. Pewnie ich złapali. Wracam do studia. Muszę mieć alibi. A co ze mną? Czekaj na mnie. Zwiejemy stąd razem. Rozumiesz? Niech ci będzie. Jeśli się odezwą, zadzwoń do mnie. Kto tam? Orpring? Enright? Who is it? Kim jesteś? Później się przedstawię. Co robisz? Nie chcę, żeby ktoś nam przeszkadzał. Otwórz sejf. Jaki sejf? Nie mam czasu na zabawę, otwieraj. Wezwę policję. Weź walizkę i otwórz sejf. Unieś lustro. Bardzo pomysłowe. Nie znam szyfru. Znasz. Mam rację? Doceniam twoją współpracę. Poczęstuję się drinkiem, a ty przełóż forsę do walizki. Strzelono mu w głowę. Stałam tuż obok. To musiało być straszne. Nie chcę o tym mówić. Rozumiem. Ciekawe, dlaczego nie napisali o tym w gazetach. Może policja woli tego nie rozgłaszać. Możliwe. Będę na planie. Dobrze. Wszystko? Ubierz się. Idziemy. Dokąd? Zadajesz za dużo pytań. Wrzuć walizkę. Nie zadrap tapicerki. Postawię. Próbowałam się do ciebie dodzwonić. Tex jest w studiu. Nie wiem, co się stało. Okłamałaś mnie. On żyje. Siadaj.
Lubisz brykać, prawda? Siadaj. Witaj w domu. Puszczaj. Zamknij się. Co się stało? Wiele rzeczy. Cała akcja wzięła w łeb. Zamiast forsy mamy worki pełne papieru. Ty durny, zakuty łbie. O co ci chodzi? Templer żyje. Odbiło ci? Od początku cię przejrzał. Upozorował własną śmierć za pomocą gipsowego popiersia ustawionego na krześle. Nie wierzę. Powiedz mu, to prawda. Pewnie, że tak. Słyszałem, jak z nim rozmawiała. Wczoraj stał tutaj na balkonie, dlatego drzwi były otwarte. Powiedział Glinom. Nie rozumiem. Wielu rzeczy nie rozumiesz, kretynie. Gdzie Nigel? Nie wiem. Zamknij się. Ty też. Ściga nas cała policja w tym mieście. Rozdzielamy się. Dostaniecie po 5000. Nie próbujcie wyjeżdżać z kraju. Przyczajcie się gdzieś i siedźcie cicho. Inaczej będzie po was. Popełniłem błąd. Każdemu się zdarza. Nie wściekaj się. Ścierwo. Szefie, jedziemy. Dokąd? Do Templera. Ty też przydasz się. Jeśli Templar nie będzie współpracował, trochę cię potniemy. Uciekaj. Odsuń się. Nic ci nie jest? A tobie? Coś tu mam. Nie smutno ci? Musisz oddać 200 tysięcy. Gorzej będzie, jeśli przegra. Mogę ci trochę pomóc? Ile to warte? 5 funtów. Postaw na 16. A może 34? 16. Co za pech. Mogłeś wygrać 175 funtów. Forsa i tak była moja. Dobranoc. Ma pan rozmienić funta? Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerykom. Tekst Piotr Mielańczuk, czytał Jacek Brzestyński.